Cześć wszystkim, dzisiaj przekażę Wam moją wiedzę na temat kształtowania mięśnia trójgłowego ramienia, czyli tricepsa. Powiem Wam, jak to robić w sposób świadomy, tak żebyście mogli wdrożyć to w swój plan treningowy. Zapraszam! Na początku szybka lekcja anatomii. Mamy trzy głowy tricepsa. Jest głowa boczna, głowa przyśrodkowa i głowa długa. Głowa boczna i przyśrodkowa odpowiada za wyprost w stawie łokciowym. Natomiast głowa długa, oprócz tego, że też odpowiada po części za wyprost, oddziaływuje także na staw ramienny i jest prostownikiem i przywodzicielem. Więc możemy to fajnie wykorzystać w planie treningowym. Jeżeli chodzi o objętość, to triceps pracuje przy większości ruchów typu push, więc większość ludzi będzie miała go dobrze rozwiniętego. Natomiast jeżeli macie z tym problem, to polecam robić od 6 do 14 serii w tygodniu bezpośredniej pracy na niego. Pierwsze ćwiczenie to wyciskanie sztangi wąsko. Dlatego wąsko, bo wtedy mamy większą aktywację mięśnia trójgłowego ramienia. Większość ludzi będzie tutaj używała ciężaru rzędu 80-90% tego, co robią podczas wyciskania szerszego na klatkę. To zależy mocno od budowy ciała, ale generalnie nie opłaca się łapać węziej niż na szerokość barków. To w zupełności wystarcza. Tutaj nie mamy jakichś większych benefitów, a możemy się uszkodzić. Łokcie prowadzimy wąsko przy ciele i jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to tutaj mocno zależy od tego, co mamy w planie, bo jeżeli robimy bardziej siłowo ławkę na klatkę, to potem nie opłaca nam się powtarzać tego zakresu siłowego, tylko bardziej hipertroficzny, więc po prostu periodyzujcie to. Kolejne ćwiczenie, które może być używane zamiennie do wyciskania sztangi wąsko, to są pompki na poręczach. Tutaj łokcie też staramy się prowadzić jak najbliżej ciała, żeby bardziej zaangażować triceps. I polecam zakres powtórzeń od 5 do 14. Jeżeli już jesteś w stanie wykonać ten górny przedział, to utrudniaj sobie to ćwiczenie, dodając obciążenia, na przykład jakiś łańcuch, kamizelkę, bądź wstaw, hantel między stopy. I tutaj taka moja mała uwaga, jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort przy tym ćwiczeniu, to go po prostu nie rób. Bo z doświadczenia wiem, że ten rozstaw poręczy na siłowniach czasami jest bardzo dziwny i przez to ten ruch staje się mocno nieanatomiczny i kontuzjogenny, dlatego uważaj. I przechodzimy do ćwiczeń izolowanych. Na początek wyciskanie francuskie leżąc. I tutaj możemy albo robić sztangą, albo hantlami. Jeżeli jesteś osobą początkującą, dopiero co zaczynasz, to zdecydowanie łatwiej będzie Ci utrzymać technikę robiąc sztangą, bo wtedy nie wymaga to aż takiej koordynacji jak robiąc hantlami. Natomiast jeżeli już ogarniasz ten ruch, jeżeli już nie sprawia Ci on problemu, to rób po prostu hantlami, bo masz wtedy większy zakres ruchu i lepiej czuć to ćwiczenie. I tutaj są dwie wersje wykonywania tego ćwiczenia. Możecie albo robić ruch tylko i wyłącznie do czoła, wtedy bardziej zaangażujecie głowę boczną i głowę przyśrodkową. I tutaj nie polecam pełnego zakresu ruchu. Zróbcie sobie prosty test, czyli połóżcie się, wyciągnijcie rękę przed siebie z hantlem i zobaczcie, ile byście w takiej pozycji wytrzymali. Najprawdopodobniej bardzo, bardzo długo, bo cały ciężar spoczywa na Waszych stawach i tutaj nie macie już żadnego napięcia mięśniowego. Wystarczy, że odwiedziecie rękę lekko w tył i od razu ten mięsień zaczyna pracować. Więc nie prostujcie rąk do samego końca, tutaj ten niepełny zakres ruchu moim zdaniem ma swoje zastosowanie i wtedy lepiej czuć pracę tricepsa, jeżeli robimy właśnie w ten sposób. I też są pewne badania, które pokazują, że w określonych przypadkach ten niepełny zakres ruchu może być lepszy, więc jeżeli kogoś to interesuje, to link do badania zawsze mogę zostawić w komentarzu. Druga wersja tego ćwiczenia, kładziemy się na ławce, ale wyciągamy rękę za nas, przez co automatycznie rozciągamy głowę długą tricepsa, przez co bardziej ona pracuje, więc wykonujcie tą wersję wtedy, kiedy chcecie ją bardziej zaangażować. I tutaj przez cały zakres ruchu mamy stałe napięcie mięśniowe, no bo w takiej pozycji nie wytrzymamy zbyt długo, dlatego polecam prostować łokieć do samego końca. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to tak jak w każdej izolacji, polecam od 8 do 15-14, zależy jak czujecie się komfortowo. Możemy też zrobić wyciskanie francuskie stojąc hantlem za głowy. To ma taką przewagę nad wersją leżąc, że tutaj mamy jeszcze bardziej rozciągniętą tą głowę długą, mamy troszkę większy zakres, ale minusem jest to, że znowu na samym szczycie nie mamy już napięcia mięśniowego, więc tutaj również nie prostujcie ręki do końca. Kolejne ćwiczenie to prostowanie ramion na wyciągu. Tutaj możemy to robić albo drążkiem, albo linkami. Ja polecam linkę z tego względu, że możemy na samym końcu jeszcze bardziej dopiąć tego trica i mamy większy zakres ruchu. Tutaj znowu mamy dwie wersje tego ćwiczenia. Możemy albo mieć łokieć w pozycji nieruchomej i robić tylko i wyłącznie wyprost w stawie łokciowym,
Albo też możemy łokieć lekko wysuwać do przodu i dopiero potem ściągać linki do siebie. I to są ćwiczenia izolowane, więc to Ty powinieneś czuć pracę tego mięśnia, dlatego rób to, co Ty bardziej czujesz i co Tobie bardziej odpowiada. Także to by było na tyle i pamiętajcie, że zrobiłem już 3 najlepsze ćwiczenia na klatkę, na barki, na trica, na bica, na brzuch, więc odsyłam do tych filmów i dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć następne. Zostały całe plecy, całe nogi, także macie jeszcze dużo grup mięśniowych, które możecie wybrać. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. We'll be right back.